Cześć, jestem już w kraju. Dzisiaj będzie mocno casualowy, szybki materiał powstały w wyniku impulsu. Jak widzicie, siedzę sobie w maku, jak przystało na porządnego, poważnego dorosłego, zamówiłem sobie Happy Meala. A to tylko dlatego, że od jakiegoś czasu dodałem do nich zabawki Pokémon. Trzy już nabyłem, kiedy z Pauliną stołowaliśmy się na dworcu w Katowicach 2 dni temu. Dzisiaj przechodziłem koło maka, uznałem, że w moim życiu jest jeszcze mało zabawkowych Pokémonów i trzeba to naprawić. A poza tym byłem głodny. Otwieranie tego pudełka jedną ręką to nie lada wyzwanie, kiedy jeszcze się to jednocześnie filmuje. Odłożę na bok fryteczki, serweteczki i inne duperele i już wyławiam swoją zabawkę. Jak wszystkie gadżety z Happy Meala, figurki Pokémonów również są pakowane w foliowe torebki. Zrobiłem małą przerwę w nagrywaniu, żeby wciągnąć cheeseburgera, nie lubię jeść zimnych. Otworzyłem też torebkę, wewnątrz oprócz figurki dostaniemy także jedną losową kartę Pokémon. Mnie trafił się Eevee. Spoko. Nie gram w karciankę Pokémon i nie zbieram tych kart, ale to zawsze fajny bonus. Karta jest zabezpieczona kawałkiem tekturki. Wewnątrz jest jeszcze ulotka informująca o funkcji zabawki, no i sama figurka. Tym razem wybrałem sobie Fennekina. Z drugiej strony ulotki mamy listę wszystkich zabawek. Ich dostępność jest różna. Gdzieniegdzie są wyprzedane co do cna, gdzie indziej znajdziemy jakieś smętne resztki. Ja mam w domu jeszcze Psyduck'a, na którym najbardziej mi zależało, Meowth i Snivy. Chętnie zdobyłbym jeszcze Totodile'a, bo to mój ulubiony wodny starter, i Jigglypuffa i Vulpixa dla Pauliny. Zobaczy się, jak z tym będzie. A oto i sam Fennekin, czyli ognisty starter 6. generacji gier. Ucieszyło mnie, że ten konkretny Pokémon był jeszcze dostępny. Bardzo lubię tego liska, jak i cały jego łańcuch ewolucji. I muszę przyznać, że ta zabawka jest całkiem fajnie zrobiona, jak na jakość, do której przyzwyczaiły zabawki z Happy Meal. Jest naprawdę nieźle. Pyszczek i oczka są fajnie pomalowane, nie sprawia jakiegoś tandetnego wrażenia. Jedno, co trochę psuje tę zabawkę, to dziury na śrubki. Są mocno widoczne, ale jak na zabawkę, którą można kupić osobno za 6 zł, jest to chyba akceptowalne. W środku jest prosty mechanizm. Jeśli poruszy się ogonem, Fennekin będzie bujał na boki głową. Trochę jak te pieski samochodowe. Całkiem sympatyczne. Można też mu ruszać głową, po prostu nim trzęsąc. Moim zdaniem to jedna z fajniejszych zabawek z tej serii. Fryteczki też są dobre. Lubię frytki z maka. Ej, czy ktoś jeszcze lubi brać po jednej frytce zamiast całej garści? Ja tak wolę. Dłużej się można delektować. Frytki z maka są ok. Może mają kiepską pozowalność, ale i tak je lubię. Także ten będę kończył. Ogólna refleksja jest taka, że zabawki Pokémon z Happy Meala są całkiem przyjemne. Jeśli jesteście fanami marki, zainteresowanymi gadżetami związanymi ze stworkami od Nintendo i nie macie fiksacji na punkcie zdrowego żywienia, polecam się przejść do maka i wydać te 11 zeta, dopóki jeszcze są. Figurki i inne zabawki Pokémon wciąż są u nas mało dostępne. Może po boomie na Pokémon Go się to zmieni. A ja tymczasem wracam do mojego kalekiego DS-a z uszkodzonym zawiasem i cioram dalej w Soul Silver. Nara!